Jak Bibi uruchomił szybowiec. Ho, 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 ho! Cześć, dzieciaki! Czy wiecie, co to jest? To jest szybowiec! Uruchommy go! Dalej, zgadnijcie, gdzie jest namalowany szybowiec? Może to? Dzieciaki, czy to jest szybowiec? Nie, to jest samolot! Czy to szybowiec? Co o tym myślicie? Nie, to dron! Wszyscy to wiedzą! O, to z pewnością jest szybowiec! Jaki on jest piękny! No cóż, dzieciaki, zmontowałem szybowiec! Teraz zostaje wystrzelić go w niebo! A jak on poleci? Nie ma przecież silnika! O to właśnie chodzi! Nikt tego nie wie oprócz mnie! Szybowiec ma bardzo duże skrzydła! Jeśli zostanie wystrzelony z góry, powietrze powieje pod jego skrzydłami, a szybowiec nie spadnie, ale poleci do przodu. Im silniejsze będzie powietrze, tym wyżej wzniesie się szybowiec. Więc jedziemy szybko za miasto. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Co za piękno! Ładne wzgórze! I wieje wiatr czołowy! Uruchommy szybowiec! A na szybowcu zainstalowałem mini kamerę. I teraz na moim tablecie widzę wszystko, co dzieje się wokół. To tak, jakbym sam leciał po niebie. I hop! Leć, mój szybowcu! Leć! O, jakie widoki! Hej! Mój szybowiec został zaatakowany przez orła! Czego on chce? W końcu szybowiec mu nie zrobi nic złego! Prawdopodobnie orzeł pomylił twój szybowiec z innym ptakiem drapieżnym i próbuje wygonić go ze swojego terytorium. Ale jak to tak? Mój szybowiec wcale nie jest ptakiem! O, mój szybowiec spada! Co robić? O nie! Tak, mój szybowiec jest zniszczony. Do tego wszystkiego zadrapał samochód. Orzeł jest winien wszystkiego. Och! Bibi, jakoś trzeba to wszystko naprawić. Na całe szczęście zadrapanie jest małe. Więc da się je łatwo zamalować. Co wymyśliłeś, Bibi? Teraz pomalujemy ten zarys. Tylko tutaj jest rysunek lodów. To nie będzie takie łatwe. Jakie kolory powinniśmy wybrać? Może te? Spróbujmy. A nie, jakoś tak nie pasują. Więc te. Bardzo piękne. Tak, są bardzo piękne. Podobają ci się? Ho, ho. Niech tak będzie. Jest nawet lepiej niż było. Co zrobimy z szybowcem, Bibi? Cały jest podziurawiony, więc nie tak łatwo go naprawić. Tak, musimy odnieść go na naprawę. To smutne, że go tak uszkodziliśmy. O! Dziękuję bardzo! Teraz już nie jestem taki smutny. Dzieci, a czy wy lubicie jeść lody? Tak? A powiecie mi jakie?
Napiszcie w komentarzach. A ja pojadę naprawiać szybowiec. Ale to później. Najpierw zjem lody. Smacznego, Bibi. Jak Bibi pomógł samochodowi elektrycznemu. Mały samochód elektryczny śpieszy się do miasta. Aby skrócić ścieżkę, użył nawigatora samochodowego GPS. Nawigator GPS to specjalne nowoczesne urządzenie, za pomocą którego określana jest lokalizacja. Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Samochód elektryczny to nowoczesny samochód, który w ogóle nie potrzebuje benzyny. Porusza się dzięki silnikowi elektrycznemu, który działa kosztem energii akumulatora. Szkoda! Wydaje się, że nawigator GPS popełnił błąd i samochód elektryczny zgubił się. Musisz ponownie użyć nawigatora GPS. To z pewnością doprowadzi nas do właściwej ścieżki. Brak sygnału. Brak sygnału. Robi się ciemno. Nie możesz pozostać na drodze. Musisz szukać kogoś, kto może pomóc i pokazać właściwą drogę. Ajajaj! Akumulator samochodu elektrycznego jest całkowicie rozładowany. Przebywanie w nocy na środku drogi jest przerażające. Oj! Co to za hałas? Uch! To ciągnik. Przestraszyłeś nas. I samochód elektryczny powiedział ciągnikowi, co się z nim stało. Spieszył się do miasta i postanowił pójść krótką drogą. Ale nawigator GPS pogubił się. Teraz jest zagubiony. A poza tym, bateria jest całkowicie rozładowana. Ciągnik uważnie wysłuchał samochód elektryczny i zaproponował holowanie go do farmy, w której pracuje. Elektryczny samochód natychmiast zgodził się. Bał się spędzać noc na drodze, w całkowitej ciemności. A oto i obudził się nasz śpioch. Bibi! Podczas gdy samochód elektryczny spał, traktor pojechał rano do miasta i przywiózł mechanika samochodowego. Dzień dobry. Ciągnik powiedział mi, że znalazł cię wczoraj na drodze, ale nie mógł wyjaśnić, co ci się zepsuło. Oho! Wszystko jasne. Musisz naładować baterię. Zabrałem ze sobą tę specjalną przenośną ładowarkę do samochodów elektrycznych. Powinna ona naładować baterię w ciągu 8 godzin. Teraz musimy poprawnie ustawić czas timera ładowarki, aby akumulator był w pełni naładowany. Dzieci, pomożecie mi? Pięć minut? Nie, jest bardzo mały. Samochód elektryczny nie ładuje się w tak krótkim czasie. Może 12 godzin? To za dużo. Nie ma konieczności tak długo ładować samochodu elektrycznego. Tak, 8 godzin. Dokładnie tyle potrzebuje samochód elektryczny do ładowania akumulatorów, a jego silnik elektryczny zaczyna ponownie działać. Świetnie! Naładowaliśmy baterię i teraz maszyna elektryczna może się ruszać ponownie. Bez pomocy ciągnika i dzieci zdecydowanie nie mogłem sobie poradzić.
Bibi. Ale jak elektryczny samochód ma odnaleźć drogę? Ustawienie jego nawigatora zostały utracone. On musi być dostrojony. Nie musisz się martwić. Konfiguracja nawigatora GPS jest bardzo prosta. Wystarczy znaleźć sygnał z kosmicznego satelity. Dzieci, czy wiecie, jak wygląda prawdziwy satelita kosmiczny? Co powinniśmy wybrać? Antena telewizyjna. Z pewnością przesyła sygnał. To antena. Ona nie przekazuje sygnału radiowego, lecz odbiera go. Nie pasuje nam. Może elektryczna wieża? Elektryczna wieża transmituje napięcie elektryczne, prąd. Nie potrzebujemy teraz prądu. Tak, satelita. Tego szukaliśmy. Nowa trasa jest ustalana. Czekaj, czekaj. Świetnie. Nawigator GPS zaczął pracować ponownie. A teraz samochód elektryczny dotrze do miasta bez incydentu. Dzieciaki, dziękuję wam za pomoc. Jesteście wspaniali. Cześć, przyjaciele. Jak Bibi odwiedził księżyc? Cześć, dzieciaki. Znów jesteśmy w moim warsztacie. Niedawno kupiłem fajne narzędzie do naprawy samochodów. To klucz nastawny. Oj, zaczekajcie chwilę. Warsztat Bibiego, słucham. Cześć, rozmawia z tobą kosmonauta Kowalski. Mamy problemy na księżycu. Nasz księżycowy łazik przestał się ruszać. Słyszeliśmy, że jesteś dobrym mechanikiem. Czy możesz nam pomóc? Ho, nie mam pojęcia. Nigdy nie byłem na księżycu. To nic strasznego. Wyślemy cię na księżyc. Serio? To świetnie. Długo o tym marzyłem. A jak mnie tam wyślesz? Możesz wybrać sam. Wszystko przygotujemy. Ho, ho, świetnie. Wtedy napiszę teraz. Tak, po pierwsze, chcę lecieć w stroju Ironmana. Leci tak fajnie. Po drugie, w wojskowym samolocie myśliwskim. To dopiero jest super. Tam jest broń. Pach, pach. A jeśli obcy mnie zaatakują, będę mógł się bronić. A trzecia opcja, w rakiecie. To już w ogóle coś innego. Siedzisz tam jak w beczce. O, a wy co myślicie, dzieci? Czym powinienem polecieć? Przemyślałem twoją listę transportu na księżyc. Cóż mogę powiedzieć? Strój Ironmana nie zadziała. Nie ma wystarczającej ilości powietrza, aby polecieć na księżyc. Szkoda. Samolot odrzutowy niestety też się nie nada. Ma on za mało paliwa. To niedobrze. Pozostaje tylko rakieta? Tak, tylko w rakiecie możesz dotrzeć do księżyca i wrócić na Ziemię. Start rakiety jutro rano. Będę na czas. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Oha, lecimy! Wow, ale pięknie! A oto księżyc. Zaraz lądujemy, musimy zapiąć pasy bezpieczeństwa. Och, dotarliśmy. Musimy założyć skafander kosmiczny i butlę z tlenem. Jak wiecie, na księżycu nie ma powietrza. Dlatego wszyscy astronauci oddychają tlenem z butli. Hurra!
Jestem na księżycu! Oj, ale super! Jestem taki lekki! Hop! Ho, ho. Dzieci, czy wiecie, dlaczego mogę skakać tak wysoko na księżycu? Ponieważ grawitacja na księżycu jest mniejsza niż nasza na Ziemi. Jestem jak piórko! A oto księżycowy łazik. Cóż, zobaczmy, co się stało. Dlaczego ten łazik nie może się poruszać? Aha, wszystko jasne. Kurz księżycowy na baterii słonecznej. Dzieciaki, oto bateria słoneczna. Gdy słońce świeci na baterię, generowany jest prąd elektryczny. Dzięki temu działa silnik księżycowego łazika. Teraz bateria jest pokryta warstwą kurzu, a promienie słoneczne nie mogą dostać się na jej powierzchnię. Ojoj. Pomyślmy, przyjaciele, jak usunąć kurz z baterii słonecznej? Mamy wybór aż trzech opcji. Po pierwsze, wiadro z wodą i gąbka. Umyjemy baterię. Druga opcja. Wezmę zapasową butlę z tlenem, otworzę zawór i usunę kurz z baterii. No i ostatnia opcja. Weźmiemy zwykłą szmatkę. Każda mama używa takiej, gdy sprząta dom. Spróbujemy, co będzie lepsze. O, dokładnie tak. Chodźmy umyć baterię słoneczną. Ojoj, co za sztuczka. Woda zamarzła. Zapomniałem, że na księżycu jest bardzo zimno. Okej. Usuniemy kurz z baterii słonecznej za pomocą butli z tlenem. Tak. Aja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 j
Aja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 j
na Księżycu niż na Ziemi. Strumień gazu z butli uniósł mnie w górę. Dzieci, nigdy nie dotykajcie butli z gazem i nie odkręcajcie zaworu. To bardzo niebezpieczne. Cóż, teraz pozostaje wytrzeć panel słoneczny szmatką. Musimy pamiętać, żeby była sucha. Mokra od razu zamarznie na Księżycu. Tu jest bardzo zimno. Hop! Jeszcze troszkę. Gotowe. Teraz bateria jest jak nowa. Halo? Ziemia? Jak mnie słyszycie? Tu Bibi. Słyszę cię bardzo dobrze. Jak się masz? Zadanie wykonane. Możesz włączyć łazika. Świetna robota, mechaniku Bibi. Hurra! Naprawiłem łazika. Lecę z powrotem na ziemię. Na naszą ciepłą, zieloną ziemię, gdzie rośnie mój ukochany bambus. I tak oto odwiedziłem Księżyc, naprawiłem łazika i było super! Cześć, przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!